Moi drodzy bracia i siostry, kiedy był odczytywany biogram świętej pamięci księdza Grzegorza, zwróciłem uwagę na jeden szczegół, który by się wydawał bardzo dziwaczny. Po co go w ogóle umieszczać w takim biogramie? Że ksiądz Grzegorz był jako kleryk kierownikiem sali teatralnej. I wtedy sobie przypomniałem właśnie te lata. Razem z księdzem generałem Józefem byliśmy wtedy prefektami w seminarium. I przypomniałem sobie, że wtedy bardzo dobrze szło z tą salą teatralną. Z tymi wszystkimi bardzo licznymi misteriami. Ale jeszcze jedna rzecz mi zajaśniała, że nigdy nikt kierownika sali teatralnej nie oklaskuje. Oklaskują aktorów, reżysera, autora scenariusza, tych, którzy zrobili scenografię, muzykę i kostiumy. Ale nikt nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby oklaskiwać dyrektora sali teatralnej. I to jest jakiś skrót życia, stylu i posługi Grzegorza, że on za co się nie wziął, co wszyscy dobrze wiemy, to bardzo dobrze szło. Także nie trzeba było tego sprawdzać, jak myśmy nie musieli wtedy sprawdzać tej sali teatralnej. Ale też, że on wcale nie tęsknił za tymi brawami. Po prostu chodziło o to, żeby było zrobione. I to jest dzisiaj taki styl, którego bardzo potrzebujemy. Papież Franciszek napisał we Fratelli Tutti, że dzisiaj już nawet nie ma dialogu, tylko są równoległe monologi. Każdy chce się przebić ze swoim przesłaniem. Takich, którzy by raczej milczeli i robili swoje i nie czekali na oklaski dyrektorów sali teatralnej, jest raczej niewielu. I pewnie dlatego tym większa jest strata i tym większy smutek z powodu śmierci Grzegorza. Parę minut po północy w ubiegłą niedzielę zapadła kurtyna. On znalazł się za kulisami w tej rzeczywistości, która dla nas jest na razie niedostępna. Ale jak to zwykle za kulisami, właśnie tam dzieje się najwięcej, bo tam toczy się życie, prawdziwe życie. Więc prosimy Grzegorza, prosimy Cię bardzo, żebyś pomodlił się za nami, żebyśmy tak bardzo znowu nie wchodzili w te role, które albo nam tu wyznaczono, albo które sami sobie wzięliśmy, i by znowu aż tak bardzo nam nie leciała ślinka na oklaski, tylko żebyśmy też umieli czasem być dyrektorem sali teatralnej albo jego pracownikiem. I żebyśmy mogli, na ile to możliwe, zerkać za tą kurtynę, żeby zobaczyć choć przebłysk życia, w którym, daj Boże, też się kiedyś znajdziemy. Niech Ci tam teraz zabiją brawa, a Ty módl się za nami, żeby nam też tu bardzo dobrze szło, póki nie zapadnie kurtyna.